Czekajcie. Wow, 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 wow. The fuck is this shit? To jest taki śmieszny żart. Czekajcie, ja wam coś pokażę. Co? Co to są? To są te? Tak! Kto, słuchajcie, kto coś takiego sprzedaje? No, are you fucking kidding me right now? 32 zł i nagle mnie wyskoczyło 129. Jak wydać 500 zł? To pytanie od wieków zadaje sobie ludzkość. My postanowiliśmy to sprawdzić. A dokładniej zobaczymy, jak wydaje Julia Winczyk. Mogę wam obiecać, że w dzisiejszym odcinku oprócz typowych zakupów w sklepie z odzieżą, zajrzymy też do internetu, no i na go-karty. Poniekąd. Zapraszamy do oglądania. No dobra, więc witamy cię, Julio. Witamy cię w twoim 500+, czyli tak zwanym Remu Money. Yeah. Słuchaj, klasycznie przygotowałem dla ciebie 500 zł. Byłam pomysł, nie? Ja już sobie wszystko zaplanowałam i zastanawiam się, czy na przykład 400 zł nie wydać tutaj w galerii, a 100 zł na przykład nie wydać sobie na jakimś, nie wiem, AliExpress. Nigdy nie wydawałam nic na AliExpress, dlatego jestem ekstremalnie ciekawa i czy taka sytuacja mogłaby być, że 100 zł byś sobie zachował, a ja na przykład... W sensie przelał ci nie zachowywał, tak? 100 zł miałam przelane, nie? No dobra, to czekaj, daj mi sekundkę. No dobrze, w takim razie twój budżet pomniejsza się o stówkę, przynajmniej na starcie, później będziesz miała... No oczywiście, oczywiście, proszę bardzo. No to co, lecimy do galerii. Dobra, słuchajcie, ja już mam ogólnie plan na to, na co wydam moje 400 zł, ponieważ 100 zł zachowuję. A więc tak. Pierwsze pieniądze, jakie wydam, będą pieniędzmi na buty, które już chciałam sobie kupić. Słuchajcie, chciałam je sobie kupić od 2 miesięcy, od 3 miesięcy, ale za każdym razem, jak je zbierałam, no to wydawałam je na coś innego, na przykład na spodnie. Dlatego wydam je na buty i na coś ekstremalnie szalonego. Czyli poczekaj, ale buty będą pewnie kosztować, jak znam życie, około 200 zł, bo już tyle razy byłem na tych zakupach. Okay. Czyli zostanie ci jeszcze 200. Czy masz jakieś plany jeszcze? Zostało mi 200 zł, więc na pewno pójdę na jakieś jedzenie. Tak przewidujemy, no chyba, że weźmiesz buty za 400. No nie wezmę, no bez przesady, nie. No to lecimy, kochani, na jedzonko w takim razie. Standardowo w naszym 500+, pokazalibyśmy wam teraz, jak chodzimy z Julką po galerii i wybieramy ciuszki. Pomyślałem, że nie będziemy was dzisiaj tym aż tak zanudzać. Powiem w skrócie, Julka zjadła swojego wymarzonego wegańskiego wrapa oraz postanowiła, że postawi jedzonko również nam. Tym samym z budżetu straciła aż 36 zł. Później szukaliśmy wymarzonych butów, śledziła nas ochrona, ale niestety nigdzie nie znaleźliśmy wymarzonych butów i na szczęście nie dopadła nas ochrona galerii. To wszystko doprowadziło nas oczywiście do H&M-u. I tam... Dobra, stary, no nie wiem, czy te czarne spodnie, ale weźmy. Super skinny. Teraz szukamy czegoś jeszcze, jakieś koszulki, czegoś ładnego na górę. Ej, ale ta koszula by pasowała do spodni, to weźmy ją. XS. No właśnie. Jak sami słyszeliście, zarówno ja, jak i Darek dostaliśmy od Julki wyzwanie na skompletowanie jej stylówki do szkoły. Szczerze, wygrał Darek, wybrał skórzaną, cudowną kurtkę, plus do tego Julka dołożyła naprawdę fajne spodnie jeansowe i z rabatem zapłaciła za wszystko aż 223 zł. Niby zakupy zbliżają się do końca i nie bądźcie źli, że tak wszystko szybko pominąłem, ale zrobiłem to dlatego, ponieważ chciałbym, żebyśmy przenieśli się na chwilę do domu Julki i skupili się tutaj na jej pomyśle, czyli na zakupach internetowych AliExpress. Wykonała ona taki ruch po raz pierwszy w naszej serii 500+, jak zakupy przez internet, więc skupmy się na tym i zobaczmy, co ona tam znalazła. Ja myślałam, że to jest tanio, a to kosztuje grube pieniądze. Dzień dobry, moi cudni, słuchajcie, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy już po bardzo długich zakupach. Zostało nam to całe nieszczęsne 100 zł i przydałoby się je jakoś wydać. I słuchajcie, wpadłam na przekozacki pomysł, żeby wydać to w AliExpress. Słuchajcie, nigdy nie robiłam zakupów w AliExpress, dlatego myślę, że to będzie całkiem interesujące. I chciałam wam tylko powiedzieć, że logowanie się na to AliExpress to był to trwało z godzinę, dobra, może nie godzinę, ale z pół godziny na pewno. Słuchajcie, planuję wydać 100 zł na... Nie mam bladego pojęcia co. Głupoty. Ale, a to jest najlepsze. Julia, głupoty! Głupoty! Woo!
Dobra, dlatego słuchajcie, zabieram się na zakupy. Zabieram was ze sobą. Nagrywam tutaj w ogóle. Dobra, słuchajcie. Kupujemy najbardziej głupie rzeczy, nie wiem. Mamy tutaj mama i dziecko, ochrona i bezpieczeństwo. No. I don't think so. Walizki i torby też mi nie są potrzebne. Odzież męska, nie. Może zabawki i hobby? Okej, spróbujmy. No. Bo ja przysięgam, że ja w ogóle nigdy nie mam AliExpress i nie wiem. Oh my god, to są strasznie głupie rzeczy, jakby nie wiem. Ja. Ej, weź sobie. Co masz? Mam coś zajebistego! Coś kozackiego, co ja chciałam już od dawna. I ja się zastanawiam, czy kupić właśnie to. Bo ja to widziałam, Natalka Wieczorek ma coś takiego. I ja się w tym zakochałam. To jest najlepsze na świecie. Ona ma taką poduszkę, co jest. Czekajcie. Poduszka Chubby 3D. Nowość może lalka, liu pluszowe wypełnione zabawki dla dzieci śpiące, rzut poduszka, prezenty dla dzieci dziewczyny. Taki tytuł, tak? Tak! O nie, czekajcie, to się nazywa zły Blob Seal! Okej, okay, więc może ja bym sobie takiego złego Blob Seal. To jest poduszka. Okej, okay, no dobra. To jest poduszka. Ona się wydaje, jest cudowna i mnie się przydają poduszki. Ja lubię poduszki. Alright, alright. Widzisz, że mam telefon, słuchajcie. Więc ja bym sobie takiego złego Bloba Seala zapewniła. Bo ja nie wiem, czy to jest 18,78. Uwaga, idę pomóc. Czy 134,86, bo jeśli 18, no to 134, nie? Bo to zależy, jaką weźmiesz wielkość. Jak 30 cm, to prawdopodobnie będzie kosztować 18. A 30 cm... Czekaj. To tak tyle. To tak taka 10, taka podusia, no. Jak dam 40. No właśnie. To. O. Tam ciała. Tą bardziej. No. I czekaj, i teraz. No zobacz, dodaj do koszyka. Zobaczymy, ile ci wskoczy do koszyka. Właśnie. Aha, czy jeszcze coś musisz. Aha, musisz zaznaczyć wysokość, jakby wielkość tej boduśki. Aha, 40 centymetrów. A to może być wysokość jej, więc może będzie rzeczywiście no. Taka większa. Zobaczymy. No dobra, czyli podusia do zestawu. Ej, bo patrz, tutaj są jeszcze jakieś w ogóle. Tutaj są jeszcze jakieś, czyli ja mam jeszcze do wyboru. A może byś wzięła sobie jakiś gadżet do iPhone'a? Właśnie. Bo to jest najfajniejsze na AliExpress. Gadżety do iPhone'a, ładowarki, kamień właśnie... za złotówkę kabel. Tych kabli można wziąć 7. Masz 7 na cały rok. No, kozacko. Chociaż działają po 2 dni. Ale chciałam powiedzieć, słuchajcie, że ja mam swojego case'a na telefon. Jeśli byście nie wiedzieli o tym, to ja wam to pokażę tutaj. To są moje inicjały i chciałam je po prostu pochwalić. Tak, jest w ogóle tutaj etui, pokrowce na, uchwyty i stojaki na. A co najbardziej potrzebujesz? No właśnie. Zapomniałam, że trzeba. Bo ja nagle wychodzi na to, że jestem strasznie szczęśliwym człowiekiem. Nie potrzeba mnie nowych rzeczy do szczęścia. Ale słodkie! Właśnie zobaczyłam. Znaczy to w ogóle nie jest case, ale strasznie słodka rzecz. Takie coś na ładowarkę. Taki brzdąc do... Tak! Tak! Taki rekiem, co otwiera buźkę na dokładnie przykład. Dokładnie tak! Znamy ja, i szkoda, że nie ma leniwca. Ja bym wzięła leniwca, ale nie ma leniwca. To bym sobie wzięła i totalnie to biorę. I to w ogóle kosztuje strasznie tanie. 10, jak wezmę, to płacę 40 groszy. No tak. Bez sensu, no to zajebiście. A i jeszcze wysyłka. Wysyłka 2,90. No dobra, to już no. Możemy tą wysyłkę przeżyć. Czyli. Ja jestem po prostu takim Januszem. Ale dobra, no czego, no i patrzcie. Dobra, bo to wezmę sobie jeszcze Nemo na przykład. Tutaj do koszyka. I patrz, tu są jeszcze. Tylko, że to już droższe, jakie bez sensu. I to jest niesamowite, że ludzie... Ludzie sprzedają rzeczy za 0 zł. Tak też mogę. Oddają te rzeczy tak naprawdę. Ej, może ja bym sobie kupiła jakąś taką paletkę. A jak ja w ogóle nie umiem malować. Nie, co ja tak paletkę kupować, jak ja nie umiem malować się. Ale ogólnie mogłabyś kupić coś takiego, bo pokażemy to wtedy widzom w następnym odcinku. Słuchajcie, bo wpadliśmy z Julią na taki pomysł. Pewnie ja to jeszcze wam powie, ale aha. Że jak dojdzie paczka z AliExpress, to robimy odcinek, gdzie pokażemy wam wszystkie te rzeczy. Unboxing. Tak, no, jak one w ogóle wyglądają, czy wyglądają tak, jak miały wyglądać po prostu. Ej, to może właśnie a propos tego, zobaczymy, czy miały wyglądać tak, jak miały wyglądać, to może jakieś coś do ubrania. O,
Ej, serio, bo to i najłatwiej. Ubranie, nie? Bo oni zawsze tak robią dobrze te zdjęcia, a wcale to dobrze nie wygląda. No właśnie o to chodzi, to jest w ogóle kozackie. Ja bym sobie wzięła jakąś taką fancy, jakąś taką. Taką księżniczkową? No. No dobra, bo one najlepiej wyglądają. No właśnie słyszałam, że one są takie. Ale później jest kpina, jak one dochodzą. Wiesz. Ale będzie, jak ja taką założę. Fu. Albo coś takiego, sukienka obcisła. Sukienka kobiety wieczorowa, suknie błyszczące cekiny, oframie, marszczone ręka, wparty zipper, powrót panie, vestidos, eleganckie ubranie, vestido. No wygląda to wow, ale te zdjęcia wyglądają aż za idealnie. O, i cena też jest przystępna, uważam. 30,26, bo w ogóle te takie fancy są dalej drogie, nie? Jakby kosztują ze 100 coś złotych. Aha. No nie, więc w ogóle śmieszny żart. Ale jakiś t-shirtik mogłabyś sobie wziąć. No. Taki wiesz, luźny do chodzenia po chacie, prawdziwy. Exactly. Jakby tam nie wyszło coś z tym rozmiarem. Jakbym sobie taką wzięła, jakby ładnie wyglądała, byłoby przekozacko. Yeah, ale kozacko. Nie, biorę ją na 100%, tylko nie wiem jaki wzór jeszcze. Dobra, uwaga, rada od mężczyzn. Słuchajcie, pomóżcie mnie. Czy lepsza jest sukienka... Taka. Taki kolor. No. Czy? Ta wyglądała fajnie. Fajnie wyglądała, właśnie wiem. Czy właśnie taki niebieski? Ja nie wiem, co będzie do mnie bardziej pasowało. Tamta lepsza. Tamta lepsza? No, niebieski by się zgrał, wiadomo. Ale tamta może być taka dosyć, no. Taka. Mhm. I bierzemy sobie SK, ponieważ ja jestem. I 51,97, więc to już dużo, nie? Okej. Okay. Znajdę koszyka. Dobrze, dobrze. Ciekawe ile dostała też. No właśnie też. A ile łącznie teraz twój koszyk wynosi? No właśnie chcę sprawdzić. Dobra, mamy tak. No are you fucking kidding me right now? 32 zł i nagle mnie wyskoczyło 129. Czyli przesyłka. Nie będę kupowała... Co wyszło? Takie drogie podusia? Podusia. Kurde podusia. To jest takie... Wysyłka 45,18. Co to w ogóle jest? Co za gnojki, słuchajcie. Darmowa wysyłka? Czekaj, patrz. Masz? No w ogóle tak, darmowa dostawa. Czekajcie. Wow, 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 wow. The fuck is this shit? Jest taki śmieszny żart. Czekajcie, wam coś pokażę. Co to są? To są te? Tak! Kto coś takiego sprzedaje? I mam pieniędzy do wydania 95,45. Tyle wydałaś? Tyle wydałam. Coś ewentualnie mogłabym jeszcze wziąć. Weź ładowarkę do iPhone, bo jak cię zepsuje, no to myślisz, będziesz miała. Ale no? W ogóle mnie się... Wiecie, że... A więc tak, słuchajcie, biorę ten kabel magnetyczny ewidentnie, ponieważ bardzo mnie to zainteresowało. I teraz zrobimy takie szybkie podsumowanie mojego koszyka. Mamy tak. Kabel. I to będzie 12,70 zł bezpłatna dostawa, więc bardzo sympatyczny sprzedawca. Następnie VIP darmowa wysypka wysokiej jakości 80 cm lew morski, zabawka 3D, nowość, rzut, poduszka miękka, uszczelka, pluszowe, wypełnione dom, ocieplenie, strona, poduszka. Uszczelką, I don't fucking know, nie wiem co znaczy uszczelka. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego uszczelka jest w poduszce, nie? But it's okay. I mamy już 52,92. Do tego, uwaga, bierzemy sobie kobiety 2020 lato, off-shoulder, polka na druk, w kropki, mini sukienka, elegancki krawat. Co jest? What the fuck? Mam nadzieję, że mnie w Polsce nie dadzą krawatu! Ale mamy byka! No i słuchajcie, mamy 104 zł, Mikołaj. No dobra, czwórkę ci dokładam. Dobra? Normalnie jest tak, że zawsze każdy mi zostawia pieniądze, ale Julia musi dostać ode mnie. No i dobra, bierzemy, kupujemy. Kup, 3. No tak. Dołożyłem Julii te 4 zł do zamówienia i wysłaliśmy zawartość jej koszyka prosto do Chin. Zobaczymy, za jaki czas te wszystkie gadżety do nas wrócą i z pewnością zrobimy z tego kolejny odcinek. A przy okazji, jak to słyszysz, to zostaw łapkę i subskrypcję. Kochani, to oczywiście nie koniec. Wróćmy na chwilę do tej galerii, ponieważ tam namówiłem Julkę na jeszcze jeden fajny zakup, którym myślę, że będziecie naprawdę zachwyceni. Doczekajcie oczywiście do końca filmu i naszego podsumowania. No, miłego oglądania dalej, kochani. Ej, Lambo jest za 250, ale ty nie masz prawka, nie? Mm.
czapeczkę, to nie, bo jest... Zanuda. Paintball laserowy też może być ciekawy. Ej, strzelanie z karabinu kałasznikow? Czy to bardziej dla chłopaków, no? Nie? To karabin taki AK. Ej, kurde, ja bym mogła coś takiego zrobić. No to no. Patrz, albo poznaj strzelanie, albo strzelanie z karabinu maszynowego. Albo... 150 zł to jest. Ale tu masz poznaj strzelanie? Za 99. A tutaj? O, tu już takie romantyczne bardziej rzeczy. No nie wiem, Julka. No nie, ja też bym chyba w to nie szło, słuchajcie. Kolacja w tym lesie, o. Co? Śmieszna sprawa. Kolacja w lesie? Kolacja w lesie? No. Kolacja w lesie 899 zł. No bierzemy, nie? Wszyscy. Zrób sobie cały jakster z kolacji w lesie. Romantyczną. No, ej, to co, go kart? Ja bym brała, słuchajcie, ja... Czekaj. To dalej takie to jakster? Julka, na co byś się zdecydowała? No to poszłabym w jakiejś Bokardi, słuchajcie, mam 112 zł i idealnie 112 zł na to wydać, więc myślę, że jakby w to mogłabym... Co myślisz, o tym Mikołaj? No dobra, to weźmy. Bo ja z tobą na pewno pośmigam się, pościgam, chyba że weźmiemy jakąś twoją koleżankę i zobaczymy, jak ona się z tobą ściga, co nie? No to pięknie, kochani, to zobaczycie w takim razie za jakiś czas, zobaczycie po prostu z tego film. No dobrze, dotarliśmy do końca, Julia jest mega zadowolona, kochani. Jestem zadowolona, bo słuchajcie, kupiłam sobie wyjątkowy prezent na urodziny. Myślałam sobie, czy by nie wziąć kogoś na przykład z Jankstersi i nagrać kolejnego filmiku z właśnie tego wyjątkowego prezentu, który sobie kupiłam na moje urodziny. Bo są to, słuchajcie, karty. Ja uwielbiam... Go-karty? Tak, słuchajcie, uwielbiam takie rzeczy i powiem wam, że kosztowało to idealnie 112 zł, czyli wyczerpam cały swój budżet plus 4 zł Mikołaja, a ty ludzie z Jankstersi, słuchajcie, zgłaszajcie się do mnie, jeśli chcecie ją ze mną pojeździć. Zapraszam do Wrocławia. I oprócz tego, słuchajcie, kupiłam sobie jeansowe spodenki piękne, bardzo w moim stylu. I słuchajcie, skórzaną kurteczkę, którą polecił mnie Darek, dlatego po prostu bardzo, bardzo dziękuję za pomoc w zakupach. Proszę bardzo, Julia, żaden problem, było czysta przyjemność. A pokaż jeszcze kopertę z gokartami, jak to wygląda. No dobra, mamy to. Dobra, chodźmy do fury. I tak dobiegliśmy do końca naszego filmu. Bardzo dziękuję Julii za naprawdę miło spędzony dzień. Życzę ci, Julia, powodzenia na go-kartach. Mam nadzieję, że wygrasz ten wyścig. I oczywiście, że paczka z AliExpress przyjdzie z tymi rzeczami, które mniej więcej sobie zamówiłaś. Kochani, pamiętajcie o subie oraz łapce na kanale. No i co? Widzimy się w następnym odcinku.